Iwona Krzyżak, kampania w pełni, ale dokładnie o tej porze, w przyszłym tygodniu, będzie już cisza wyborcza, także korzystamy z okazji. Z nami minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Dzień dobry pani, witam państwa. Przyjechał do Konina, aby wesprzeć kandydata do Sejmu, Roberta Popkowskiego z suwerennej Polski. I chciałabym najpierw trochę o liście Zjednoczonej Prawicy tutaj w naszym okręgu porozmawiać, panie ministrze. No bo czy według pana oddawanie pierwszego miejsca na tej liście spadochroniarzowi Zbigniewowi Hoffmanowi z PiS-u i równocześnie siódma pozycja Roberta Popkowskiego, który jest stąd, to właściwa droga? Odpowiem pani na to w ten sposób. Pan Robert Popkowski jest człowiekiem, który udowodnił, że realizuje stawiane sobie cele w życiu. Kiedy robi coś dla siebie, dla swojej rodziny, ale też jeżeli coś robi dla mieszkańców. Jest z urodzenia mieszkańcem Konina, stworzył firmę, osiągnął sukces w wymiarze gospodarczym, płaci podatki, przyczynia się do rozwoju tej ziemi w tym sensie, ale jednocześnie zaangażował się w działalność społeczną, został radnym Sejmiku Wojewódzkiego i załatwia różne sprawy ważne dla mieszkańców. Spotykałem się z mieszkańcami, bo niestety przez pierwszy raz dziękowali za zaangażowanie pana Roberta Popkowskiego w ich sprawy. I myślę, że mieszkańcy, którzy idą na wybory, znają swoich przedstawicieli i doceniają to, co oni robią i chcą mieć takich ludzi w Sejmie, którzy będą reprezentować ich sprawy, którzy będą mogli skutecznie zabiegać o to, co jest ważne właśnie dla nich, którzy będą chcieli mieć posła, którego będą mieli tutaj na miejscu, do niego zapukają, będą z nim mogli porozmawiać. I w tym sensie sądzę, że siódme miejsce, ósme czy ostatnie nie ma znaczenia. Muszę pani powiedzieć, że ja miałem doświadczenie. Nie próbowaliście walczyć o wyższą pozycję Roberta Popkowskiego? Zawsze jest pewnie milej mieć wyższe miejsce. Natomiast ja miałem miejsce pierwsze startowanie i z ostatniego startowałem i zawsze miałem ten sam wynik. W tym sensie, że z pokorą mówię, jestem wdzięczny wyborcom, miałem najlepszy wynik na liście. Niezależnie z jakiego miejsca startowałem. W związku z tym ludzi, którzy są naprawdę zaangażowani, którzy ciężko pracują, a do takich należy na pewno pan Robert Popkowski, też mieszkańcy Konina i całej tej ziemi, całego okręgu docenią, w to wierzę. I w to wierzy też pan Robert Popkowski. No to jest koalicja, rządzi się też swoimi prawami. Nie jesteśmy silniejszym koalicjantem w ramach tej większej koalicji. Natomiast dobre miejsce to jest siódme miejsce. Dzisiaj sobie żartowałem, że słyszałem, że panie posłanki z lewicy, które nie mają czasu czym się zajmować w Sejmie, zrodził się w ich głowie taki oto pomysł, by zwiększyć skalę stopni w ramach oceniania uczniów w systemie edukacji, żeby to nie szóstka była tą celującą, tylko siódemka. Więc życzę panu Robertowi, by tą siódemkę uzyskać, by była szczęśliwa, a panią z lewicy życzyłbym, żeby zajęły się czymś poważnym, a nie takimi zmianami. Ale panie ministrze, ale czy to według pana właściwa droga, obsadzanie jedynek ludźmi nie stąd? Czy to oby nie jest jednak brak szacunku do wyborców z tego terenu? No bo to, i tutaj ja nie piję tylko i wyłącznie do listy Zjednoczonej Prawicy, ale w ogóle do tego rodzaju tendencji. Czy pan nie uważa, że to jest, już nie rozmawiajmy o Tusku, rozmawiajmy teraz o Zjednoczonej Prawicy. Proszę powiedzieć, jak z pana perspektywy, jak pan ocenia właśnie taką tendencję? Jedynki dajemy spadochroniarzom. Ale jednak ja wrócę do Sopotu. Donald Tusk jest z Sopota, Sopot jest z Warszawy. No i spadochroniarzem. Ale jak pan to ocenia więc, w ogóle, więc taką tendencję? Czy to nie jest brak szacunku dla nas? Więc wszystkie partie budują swoje listy, czasami dają sobie bardziej znane, które pełniły doświadczone, ważne funkcje. Pan Hoffman z całą pewnością jest osobą, która ma bardzo duże doświadczenie państwowe i w tym sensie PiS chciał być może podkreślić jego rolę i wagę w przyszłym parlamencie dla kwestii związanych na przykład z bezpieczeństwem. Ja tutaj przyjechałem, szanuję pana też Hoffmana i wiem, że to jest człowiek pracowity. Ale w Koninie rzadko bywał bardzo, bo obowiązki mu, nawet gdyby chciał. Panie ministrze, no umówmy się, minister Hoffman, również minister, tak? Tak. Okręg wyborczy olbrzymi, tak? Tam obowiązki w Warszawie, w związku z tym tu w samym Koninie
Myśmy go prawie nie oglądali. Ja to rozumiem. Dlatego, nie był na dyżurach poselskich. I dlatego możecie Państwo wybrać człowieka, który na pewno będzie na dyżurach poselskich, który na pewno będzie gotów załatwić sprawy ważne dla Konina. Na przykład byłem przed chwilą oglądać mosty tutaj, most warszawski, tak? To są pan tu tłumaczył mi radny. Główny problem też. Tak, na temat tych Konin mostów. Konin nie dostał dotacji. I zobowiązywał mnie, że czy ja mu pomogę, żeby tutaj właśnie zorganizować te środki. Oczywiście obiecałem, że tak. Ale to jest przykład właśnie, że poszliśmy sobie tak na taki spacer. Od razu mówię o sprawach do załatwienia. To jest taki człowiek, który załatwia, to jest typ przedsiębiorcy, który idzie i chce załatwić sprawę. I w tym sensie macie Państwo szansę wybrać kogoś, kto tu będzie na co dzień na miejscu Was reprezentował i walczył o sprawy mieszkańców, bo w sumie, zwłaszcza jak się ma dotarcie, może zapukać do gabinetów ministerialnych, można niemało załatwić tę dotację. Ale pan Robert Popkowski o moście na trasie warszawskiej alarmował cały czas. Przecież to była ta, przynajmniej ostatnia kadencja. Ale wie pani, siła posła i sprawiedliwości, gdzie pan Popkowski wyraźnie tutaj u nas również w studio mówił o tym, że to jest skandal, żebyśmy nie dostali dotacji. Czterokrotnie samorząd o te dotacje się ubiegał, tak? No tak, ale można powiedzieć, że to jest kwestia skuteczności samorządu, który nie potrafił, bo nie miał też lokalnego posła, poprzez niego trafić do właściwych resortów i spowodować, by taka decyzja zapadła. Proszę pamiętać, że posłowie mają siłę w rządzie, dlatego że oni głosują nad ważnymi decyzjami dotyczących, które ministerstwa poszczególne przygotowują. Więc ministrowie starają się być, no, bardziej nadstawiać ucho na to, czego chcą posłowie, niż jak przyjeżdża ktoś tylko z samorządu. I w tym sensie warto mieć posła swojego, bo on będzie mógł w sposób skuteczny zabiegać o interesy. Ponieważ proszę pamiętać, że budżet jest ograniczony, a takich chętnych z różnych miast, prawda, też skutecznych posłów, którzy zabiegają o swoje samorządy i swoje lokale, jest wielu, jest prawie 500, prawda, w Sejmie. Więc dlatego życzę mieszkańcom Konina i całego tutaj powiatu, aby mieli takiego skutecznego posła, bo to naprawdę pomaga. Czyli na przykład dlatego właśnie, czy ja dobrze czytam pana wypowiedź, poseł Leszek Galemba z PiS załatwił dla koła ponad 200 milionów na budowę obwodnicy, największa dotacja w historii tego miasta. Dlatego, że był skuteczny. No, dlatego, że posłowie mają moc wynikającą z faktu, że dysponują głosem w Sejmie, który jest ważny dla ministrów. I wtedy, kiedy oni zgłaszają się z pewnym wnioskiem, ministrowie są bardziej otwarci i gotowi do tego brać. Z każdego rządu tak jest. Dlatego, jeżeli pan Robert Popkowski, właśnie widzę, tu jedzie jego baner, jeśli będzie jechał, już nie baner, tylko bezpośrednio pan Robert do Warszawy i uda się do ministra i będzie mówił, no ja chciałbym głosować tak, jak pan minister sobie życzy, ale bardzo bym prosił, żeby tu znalazły się środki na remont mostu, na pewno będzie to argument, który zadziała, bo tak to po prostu funkcjonuje w demokracji, dlatego ludzie wybierają własnych reprezentantów z własnego regionu, żeby oni, znając ich problemy, potrafili w sposób skuteczny załatwić sprawy, które są dla nich ważne. I to jest normalne, tak się dzieje wszędzie, w największej demokracji świata, w Stanach Zjednoczonych, prawda, tak działają, siła kongresmenów polega na tym, ja to załatwiłem, każdy jedzie się chwalić, na przykład jak pan minister Błaszczak był w Stanach Zjednoczonych i załatwił wielki kontrakt dla Polski Abramsu, to tam lokalni kongresmeni go otoczyli, każdy ich chwalił, że to dzięki niemu będzie więcej osób zatrudnionych w fabryce Stanów Zjednoczonych. Wszędzie działa tak samo. Więc dlatego zachęcam Państwa. Robert Popkowski to dobry adres numer 7, by faktycznie mieć skutecznego posła, który będzie załatwiał w ten sposób. Odejdziemy na chwilę od polityki, ale do niej wrócimy, zapewniam. Tak. Panie ministrze, no nie mogę nie skorzystać z okazji, że pan tu jest w Koninie, że mam pana tu w studio. No muszę zapytać o tę sprawę policjanta, który zastrzelił w Koninie 21-latka. Dopiero po 4 latach sprawa trafiła na wokandę. Mamy pierwsze posiedzenie sądu w tej sprawie, początek listopada. Po 2 latach od tej tragedii dopiero policjant usłyszał zarzut i został też przesłuchany przez prokuratora. No podnoszą się takie głosy i komentarze, że gdyby to nie był policjant, ale zwykły Kowalski, to błyskawicznie trafiłby i do aresztu, i byłby przesłuchany przez prokuraturę. Jak pan to skomentuje? Panie redaktor, ja oczywiście szczegółów tej sprawy nie znam na tyle, aby w wszystkich detalach móc z panią ten temat rozmawiać. Natomiast wedle mojej wiedzy w tej sprawie były zamawiane opinie biegłych, które wzajemnie się wykluczały.
tego rodzaju historiach, jak dramatycznym, tragicznym zdarzeniu, jakie miało miejsce tutaj, kluczowe dla przyszłego wyroku jest stanowisko biegłych, dlatego że zgodnie z polskim prawem sędzia ani prokurator nie może wydać wyroku, sędzia wyroku, a prokurator aktu oskarżenia skierować, jeżeli nie opiera się na wiadomościach osoby, która jest ekspertem i który w sposób jednoznaczny oceni to od strony merytorycznej i powie, to tak właśnie było, tak przebiegał ten proces. A okazuje się, że tu stanowiska tych biegłych były różne, wzajemnie wykluczały się i to wymagało w związku z powołanie kolejnych biegłych, to zajmuje z kolei czas i jest to element od organów ścigania w dużym stopniu niezależny. Tak, mamy problem z biegłymi, z różnych zresztą specjalności, z racji tego, że wyznaczają bardzo długie terminy wydawania opinii, więc sądzę, podkreślam, bo nie znam wszystkich arkanów tej sprawy, że to jest główny problem. Jeżeli chodzi o nieprzesłuchanie tego policjanta wcześniej, to polskie prawo również mówi, a na podstawie prawa musi działać prokuratura, że nie wolno nikogo przesłuchać w charakterze świadka, jeśli jest duże prawdopodobieństwo, że będzie mu postawiony zarzut w charakterze podejrzanego, bo byłoby to złamanie praw konstytucyjnych, które każdemu obywatelowi są gwarantowane, że świadek ma obowiązek mówić prawdę. Podejrzany ma prawo odmówić w ogóle składania wyjaśnień, a nawet ma w ramach linii obrony prawo mówić, co mu ślina język przyniesie. W związku z tym, jeżeli byłby przy konferencji świadka, byłoby to złamanie jego praw i w związku z tym narażałoby w ogóle na niepowodzenie cały proces w przyszłości karnym. Więc tu w tym sensie prokuratura zachowała się profesjonalnie, choć ja rozumiem takie odczucie społeczne, dlaczego ktoś nie jest przesłuchany. No właśnie dlatego, że prokuratura brała pod uwagę, że on może być podejrzany. Natomiast w świetle tej wiedzy, którą posiadałem na początku tej sprawy, no mieliśmy na pewno jest to strasznym nieszczęściem do czynienia. Ja jestem też pasjonatem strzelectwa od kilkudziesięciu lat, strzelam z pistoletu i uważam, kiedy zostałem ministrem sprawiedliwości, zapytałem, jak często strzelają funkcjonariusze służby więziennej. Okazuje się, że w ciągu roku, za czasów rządu Platformy PSL, strzelali kilkanaście strzałów oddawali. W ciągu? W ciągu roku. I ja to zwielokrotniłem, prawda? W tej chwili jaki funkcjonariusz oddaje dziesiątki razy, tam sto kilkadziesiąt razy musi strzelić w ciągu roku, jeżeli jest zwykłym funkcjonariuszem, jeżeli jest funkcjonariuszem, który jest na straży bezpieczeństwa, pełni tę funkcję, to wtedy musi strzelać znacznie częściej, a jeżeli jest funkcjonariuszem grup takich interwencyjnych, związanych z takich jednostek jakby AT, do szybkiego reagowania, to strzela nieustannie, nie ma limitów. A wtedy też były te ograniczenia, więc co to oznacza? Dlaczego to zrobiłem? Dlatego, że wiem, jako człowiek, który para się strzelectwem, że odruchy, pamięć, można powiedzieć, bez poza świadomością, ma kluczowe znaczenie dla bezpiecznego posługiwania się bronią. Jeżeli policjant biegnie, to może źle trzymać palec, zamiast trzyma się na szkielecie broni palec, a nie na spuście. Jeżeli trzyma się na spuście i biegnie, to wtedy potknięcie może spowodować naturalne przecież pociągnięcie broni. To jest błąd wynikający z braku obycia, z braku odpowiednich szkoleń, które niestety szwankują w różnych służbach, z czego przykładem właśnie mówię służba więzienna, gdzie te szkolenia znacząco zwiększyły z tego właśnie powodu. Potknięcie, są nagrania, wskazuje, że było przyczyną i prawdopodobnie błędy związane z tym policjantem. Nie chcę przesądzać, mówię tylko jakby z oceny też doświadczenia człowieka, który para się strzelectwem od wielu, wielu lat. Więc powinno być z całą pewnością też dużo, dużo więcej szkoleń, ale wracając na grunt tego postępowania. Wiem, że sąd wyznaczył w tej chwili rozprawę. Ufajmy, że będzie to jak najszybciej prowadzone, tylko zobaczycie Państwo, jak Pani będzie śledzić to postępowanie, że kluczowe będzie teraz starcie się tych biegłych i ich opinii, którzy przedstawią inny punkt widzenia, bo to będzie miało znaczenie dla oceny prawnej tego zachowania i ustalenia, czy i w jakim zakresie, jakie to było ewentualnie przestępstwo. Biegli będą rozstrzygać. A ten proces z pewnością będziemy relacjonować, no skoro już o sądach, panie ministrze, no to muszę o to zapytać. No to teraz będzie tak trochę na pograniczu kultury i sądów. Już pewnie pan wie, o co chodzi. Otrzymał pan ostatnio zakaz wypowiadania się sądowy na temat Agnieszki Holland i jej twórczości. Chodzi oczywiście o film Zielona Granica, który porównał pan w mediach społecznościowych, nie oglądając go wcześniej, proszę mnie sprostować, jeśli się mylę, do filmów propagandowych tworzonych w III Rzeszy. I teraz tak, panie ministrze, ja na to patrzę jako zwykła obywatelka. Nie wnikam w jakość tego filmu. Chociaż go oglądałam. Łamie pan zakaz sądowy. Jaki to jest sygnał dla Polek i Polaków?
łamcie zakazy sądowe, bo ja minister sprawiedliwości to robię, czyli hulaj dusza, piekła nie ma. A może to jest sygnał ministrowi sprawiedliwości, prokuratorowi generalnemu, można więcej? A może to jest sygnał sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie? Czyli o co tu chodzi, panie ministrze? Ja obywatelka, jak ja mam to czytać? Jak dostanę zakaz sądowy, to mogę go za przeproszeniem, chciałam użyć brzydkiego słowa, czy mogę go nie respektować? Więc po kolei, pani redaktor. Pierwsza sprawa jest taka, że nie komentowałem tam samego filmu, tylko wywiady pani Holland, które bardzo obszernie udzieliła, między innymi w Newsweeku, w Gazecie Wyborczej, w Onecie, gdzie polskich żołnierzy i funkcjonariuszy porównywała do niemieckich nazistów, którzy wywozili Żydów do obozów koncentracyjnych, masowo mordowali. To jakby ktoś panią porównał do SS-manki jakiejś, która była wartowniczką w obozie koncentracyjnym. Panie ministrze, nas porównują do lewackich mediów ja rozumiem, i trudno. Ale wie pani, no jest ci młodzi ludzie, też młode kobiety, którzy stoją tam na tej granicy i bronią naszego bezpieczeństwa, oni się sami bronić nie mogą. Porównywanie ich do nazistów, niemieckich bandytów, ludobójców, no jest czymś, co się w głowie nie mieści. Zwłaszcza jak robi to osoba, która doskonale wie, bo mówi, że jest wnuczką Holokaustu i to jest dla niej szczególnie ważne, co to jest. Jak można coś takiego rzeczy nieporównywalne porównywać po to, żeby kogoś obedrzeć z godności i obrzucić najbardziej nikczemnymi obelgami. Ale druga rzecz, ale pani pytała mnie o to, czy ja oglądałem tak. Film, ale ja czytałem jej wywiady, w których ona mówiła o tym filmie i do tego się odniosłem w swoim wpisie. Mm-hmm. Następnie ona mówiła, że w Polsce rządzi brunatna hołota, ale jak pani wie, no każdy inteligentny człowiek mniej więcej oczytany wie, że ona mówiła inaczej, w Polsce rządzą naziści. I mówiła, że jeżeli wygra Zjednoczona Prawica, to w Polsce będzie faszyzm, czyli że ja jestem też faszystą, proszę wybaczyć. To jest język wzięty prost żywcem z instrukcji goebbelsowskich, jak należy przeciwnika obsobaczyć i zniszczyć po to w oczach tych, którzy mieli odebrać tego rodzaju dawkę propagandy, by go odczłowieczyć, wie pani. To jest właśnie ten sposób działania. I znowu minister sprawiedliwości złamał na naszej antenie zakaz. Redaktor, pani uważa, że w wolnym kraju, w wolnej Polsce my mamy nie mówić prawdy, to ja w takim razie, to wie pani co, Dobra. Zazwyczaj się nie zgadzamy z wyrokami czy nakazami sądowymi, bo to tak jest, no. To co, to mamy, Przepraszam panią. Druga rzecz, drugie sprostowanie. Pani powiedziała, że ja otrzymałem. Ja nic nie otrzymałem. Media podały, że ja rzekomo zostałem przez sąd w jakimś zakresie zobowiązany do tego, by nie porównywać bodaj pani... Pani Hoffman w kontekście nazizmu, właśnie tych wszystkich autorytaryzmów, no ale to takie, nie mogę nawet jej zacytować, jeśli by przyjąć to, bo ona mówi o nazizmie, tylko mówi, że ja jestem nazistą, prawda? A ja nie mogę nazwać rzecz po imieniu, że on... Ale wie I pani, nie dostał pan ale, tego do ręki, ale, pani, tego nakazu? Pani, to wiąże prawo. Wyrok wiąże w momencie, kiedy by do mnie dotarł, to bym ja zobaczył, ja nie muszę wierzyć dziennikarzom, a do tej pory ja tego nie otrzymałem. Opieszałość sądów? Pani redaktor, nie wiem, czy opieszałość sądów, czy też pełnomocnika, czy adwokatów, którzy nie potrafią dostarczyć tego w sposób tak, jak to prawo przewiduje, ale nawet gdyby dostarczyli, pani redaktor, to metody stalinowskie, które były właściwe w czasach, kiedy mój dziadek był żołnierzem Armii Krajowej, skazany na dożywocie i torturowany okrutnie w tym czasie, a ojciec pani Agnieszki Holland, porucznik Leitner Armii Czerwonej, był propagandystą, który nazywał takich ludzi jak mój dziadek, jak Radosław Pilecki, bandytami, nazistami, faszystami. Nie mówmy o dziadku. A przepraszam, mówmy też, bo wie pani, ktoś wyrasta z jakiegoś domu, tak samo widzi pani. Bo pani Hoffman jest, wie pani, napiszę niedługo tweeta, bo poleciłem dokonać oceny twórczości pana porucznika Leitnanta Armii Czerwonej, Holanda. I wie pani co? Jako żywo. Jak pani sądzi? Zobaczy pani bliskość tej twórczości z tym, jak pani teraz Holland nazywa polskich żołnierzy stojących przy białoruskiej granicy? Czy sądzi pani, że nie będzie podobieństw? A może będą wręcz dosłowne cytaty, niemalże przepisane kalka w kalkę? Jak pani sądzi? To polecam mój Twitter.
będzie pani mogła się o tym osobiście przekonać. Więc słowem, Czyli nie dostał pan tego nakazu? Nie dostałem, ale to może jest sprawa drugorzędna. Sprawą pierwszoplanową jest to, że kiedy na moją mamę, jako dziecko. Jak mamy się zachowywać jako obywatele wobec nakazów sądowych i wyroków, prawda? Czy dopiero wtedy, kiedy dostaniemy to tak do ręki, to rozumiem, że nas to obowiązuje. Jeżeli tego nie dostaniemy do ręki, jeżeli pani łamie wyrok, to pani jest gotowa ponosić tego konsekwencje, bierze pani za to odpowiedzialność. I pan ja się nie boję, oczywiście. Dlatego, że nie mogę godzić się, jeżeli pani wyrok zadałby sąd. Mówię, a to absurdu, w tej chwili kazał pani kogoś zastrzelić. To nie znaczy, że jeżeli pani nie wykona wyroku, to może być wariat sędzia, może się zdarzyć. Daję przykład absurdalny. Albo karę śmierci by orzekł sąd, której no, nie ma w kodeksie kary. No dobrze, nie ma, ale gdyby orzekł, to co wtedy to mamy wykonać? Wie pani. Czyli dla pana ten nakaz sądowy był z tej kategorii absurdalnych nakazów. Dla mnie ten nakaz sądowy, który zakazuje mówić prawdę i cytować nawet pani Holland, bo ja nie mógłbym cytować jej wypowiedzi, kiedy ona nazywa nas nazistami de facto, która mówi o tym, że jesteśmy faszystami, dlatego że nie wolno ponoć, jeśli wierzyć mediom, co jest w tym wyroku, w tym orzeczeniu, przepraszam, zawarte, zestawiać nazwisko pani Holland z tego rodzaju pojęciami, które ona sama w swoich wywiadach wypowiadała pod naszym adresem czy polskich żołnierzy. Czyli panie ministrze... To znaczy, że musielibyśmy wrócić do czasów, kiedy moja mama jako dziecko była nazywana dzieckiem bandyty. I to jest realna rzeczywistość, a każdy, kto by temu się chciał sprzeciwić i powiedzieć, że to nieprawda, mógł trafić do więzienia, bo sąd wtedy by go zamknął. Otóż nie zgadzam się na powrót takich czasów. Panie ministrze, jestem za wolnością, jestem gotów ponosić wszelkie konsekwencje i nigdy nie zgodzę się na to, żeby ktoś nas kneblował i nie pozwolił mówić prawdy. Czyli panie ministrze, ja czytam tak pana wypowiedź, jeżeli według obywatela wyrok, nakaz sądowy, który zapada, jest według tego obywatela absurdalny, niesprawiedliwy, nie taki, to nie musi jakby tego przestrzegać. Pani redaktor, czy ja dobrze rozumiem, bo chodzi mi o jasny przekaz dla naszych internautów. Pani redaktor, jasny przekaz jest następujący. Ja jestem gotów ponieść, mogą mnie zamknąć, ponieść wszystkie konsekwencje, ale nie będę zgodził się na to, żeby tak jak za czasów stalinowskich, kiedy moja mama była nazywana dzieckiem bandyty, bo tacy ludzie jak pan, ojciec pani Holland, odpowiadał właśnie za tą narrację w ówczesnych mediach. Mój dziadek, żołnierz Armii Krajowej, był bandytą. I że nie można było powiedzieć, że to nieprawda. I że to jest stalinowska narracja. Ja stanąłem się w obronie tych młodych żołnierzy, Polek i Polaków, którzy stoją na granicy i są sprowadzani do niemieckich nazistów, do tego poziomu i wyzywani. I nazywam tego rodzaju narrację o innych ludziach, o tych młodych ludziach, jako wziętą wprost kalkę z propagandowych zasad niszczenia przeciwników z czasów Goebbelsa czy podręczników stalinowskiej propagandy. A obejrzy pan w końcu ten film? Bo powiem panu, oglądałam. Ja się odnosiłem, jeszcze raz pani mówi, nie do filmu, ale wywiadów. Ja pytam teraz, czy pan obejrzy. Nie widzę powodów, żeby obejrzeć film, którego widziałem fragmenty, które są nikczemnie kłamliwe. Wymyślona historia o jakimś termosie funkcjonariuszu, który rzekomo niszczył szkło, żeby ktoś sobie wnętrzności połamał, zniszczył. Pani redaktor. Ten film będą oglądać ludzie w Nowym Jorku, gdzieś tam w południowej Afryce i czy w Australii. Bije i w Austrii. I wie pani co? Ale w Polsce ludzie mają rozum i wiedzę, i wiedzą, że to są rzeczy wymyślone. Natomiast tam oni będą myśleć, że tacy są Polacy. Nie tylko ci żołnierze i funkcjonariusze. Ona niszczy obraz Polski. Tak samo jak kłamliwie zarzuca nam odpowiedzialność za Holokaust, pani Holland, w swojej współodpowiedzialności za Holokaust w swoich wywiadach. Sugerując, że ona ma prawo, ja nie mam prawa jej tego odpowiedzieć, bo jej przodkowie zginęli w Holokauście. Otóż pani redaktor, w mojej rodzinie też zginęli ludzie w czasie II wojny światowej, byli mordowani jak w wielu rodzinach Polaków. Wcale mojej rodzinie nie byli Żydami, tylko byli katolikami. Bo Niemcy mordowali masowo też Polaków, nie tylko obywateli narodowości żydowskiej. Chociaż oczywiście straszliwa była zbrodnia na przemysłową skalę. W pierwszej kolejności chcieli zamordować Żydów, ale mordowali na ogromną skalę też Polaków. A ona o to zakłamuje, udaje, że to była jakaś sielanka, że Polacy żyli jakby nigdy nic, kolaborowali prawie z Niemcami i uczestnicy są współodpowiedzialni za Holokaust. Kłamstwem zawsze będę mówił nie. Jak tu mi zakażą mówić w tej sprawie tak samo, to też będę to mówił, bo nie mogę się zgodzić na to, żeby przyzwalać na kłamstwo. Czyli jeżeli obywatel się nie zgodzi z wyrokiem sądu,
Niech go tak, nie i wtedy tak. musi ponieść odpowiedzialność. Ja niech mnie zamkną, jeśli będą chcieli. Ja mogę iść do więzienia, ale dalej będę mówił prawdę. Nawet, wie pani, w kajdankach będę mówił prawdę. Nikt mnie nie złamie. Muszą mnie odstrzelić. Żeby panie ministrze, i tak to... A ja się bronić potrafię. Dygresja nam się zrobiła historyczna, a ja jednak chciałabym wrócić do kampanii. Ale zgodna z wypowiedzią pani Holland, która insynuuje nie tylko to, co funkcjonariuszom, ale nam, Polakom, współodpowiedzialność za Holokaust. No co za brednie. Jak może nie protestować wobec takich słów? Panie ministrze, są różne opinie na ten temat, ale na szczęście możemy sobie te opinie... Pani redaktor, opinie, czyli oparte na kłamstwie, że my kolaborowaliśmy z Niemcami i że my byliśmy współpracownikami. Pani redaktor, tacy. Ale byli też wśród Żydów. I zaczynamy rozmawiać o ale wśród Żydów też uciekamy. Byli ludzie szlachetni, nikczemni, tak samo jak w każdym narodzie. Zgadza prawda? Się. Tak. Ale nie można mówić, że Polska była okupowana, Polacy byli mordowani. Wie pani, teraz jeżdżę często w ramach kampanii po różnych miejscach polskich wsiach, gdzie byli masowo mordowani Polacy, pacyfikacja polskiej wsi. Setki tysięcy ludzi są zamordowanych. Za pomoc zwykle Armii Krajowej albo batalionów chłopskich, prawda? Niemcy najeżdżali, mordowali, palili. Tak. Jak można mówić, że ci ludzie byli kolaborantami niemieckimi? Panie ministrze, przejdźmy do kampanii wyborczej. Przepraszam, pani Holland, to co ona opowiadała w tych wywiadach, polecam, żebyście państwo wyciągnęli z tego wnioski. Polecam przeczytać te wywiady. No i zrozumie wtedy pani, polecam, czytała pani? Czytała pani? Nie wszystkie. To polecam. Der Onet zwłaszcza, proszę przeczytać. Naprawdę szokujące teksty. Jeżeli pan pozwoli, to okej, okay, pan poleca przeczytać wywiady, a ja jeszcze polecam te wywiady wzbogacić o pójście do kina i obejrzenie tego filmu, bo wtedy będziecie państwo mieli cały obraz. Kampania wyborcza. Mam trochę inne zdanie. Z tej racji, że widziałem te fragmenty. Ale to znowu się ładnie różni. No różnie, oczywiście szanuję. Tak. Panie ministrze, no właśnie, jak minister sprawiedliwości ocenia zachowanie policji? Ja wiem, że to tam nie bezpośrednio pana, ale tak pan mówi się minister sprawiedliwości, no to oczywiście policja wszystko. Tak? Taka jest potoczna opinia. Wobec posłanki KO Kingi Gajewskiej, którą zaciągnięto do radiowozu, to nie będę tej całej historii opowiadać, tak? No bo przez megafon prezentowała inną opinię niż mający tuż obok swoje spotkanie wyborcze Mateusz Morawiecki. No i jak pan pani to ocenia? W ten sposób. Pani, no bo ja na to patrzyłam i byłam, powiem szczerze, ja byłam przerażona. A widziała pani tą cały sytuację. Film, cały materiał, tak, w całym kontekście? Tak. Ja nie widziałem, więc nie chcę tego komentować, ale powiem pani, że widziałem materiał pana Budki, który zrobił wielką halo na całą Polskę, że został napadnięty w Katowicach w supermarkecie. I że stało się to w ten sposób, że podbiegł do niego sprawca, który czekał na niego przy wyjściu i zaatakował, wybił mu telefon, etc. A wie pani, ja zobaczyłem później film i zobaczyłem, że to pan Budka szybkim krokiem, może nie podbiega, ale podchodzi do tego człowieka i mu telefon po prostu na głowę daje, czyli był zachowanie, ja po pierwsze skłamał nie tylko medialnie, ale też i składem zeznania w protokole, ale to on sprowokował zachowanie człowieka, który właśnie dał się niestety sprowokować. No dobrze, ale pani posłanka naganne. Czym sprowokowała? Nie, ja tym, że pani, tuż obok 150, wie pani, około 150 metrów dalej wzięła megafon pani, i tam prezentowała. Nie chcę komentować. Ja mówię pani wydarzenie, które widziały na własne oczy. Posłowie Platformy celowo prowokują mi zachowania, które miałyby stwarzać wrażenie później, że są pokrzywdzonymi ofiarami, bo widziałem to na własne oczy w sprawie pana Budki. Zresztą część tych filmów ukazało się w mediach, polecam państwu zobaczyć. A to a propos posłanki? Natomiast a propos posłanki, zobaczę i ocenię. Pytanie, ja tylko słyszałem relację, że ta pani posłanka nie przedstawiła się, że jest posłem. Prawda? Mówiła, ale to już nawet abstrahując od tego, bo ja się zastanawiałam, panie ministrze, co by było, gdyby to pojawiła się tam w tym miejscu Iwona Krzyżak, mająca inne poglądy, czyli ja, z megafonem, blisko wiecu premiera Morawieckiego. Czy też by mnie tak potraktował? Bo to nawet nie chodzi o immunitet, tylko chodzi o wyrażanie swojej opinii i taką możliwość. Pamiętam takie uroczystości w Opolskim, gdzie był obecny pan Donald Tusk i przyjechali kibice z transparentami bez megafonu, tylko krzyczeli Donald, ty matolech, albo to było napisane nawet na tych transparentach wyłącznie. I co się stało? Zostali zwinięci i zamknięci, bo mieli na transparentach napisane Donald, ty matolech, prawda? Okay. Więc pokazuje pani, że nie używali megafonu, który by przeszkadzał w jakiejś tam uroczystej komunikacji pana Donalda Tuska. To dobrze, ale mówię, bo to są obrazki, które pamiętam z czasu urzędu Donalda Tuska. Prawda? Pani być może też pamięta tę historię. O tu i teraz. Tak, ale pokazuje pani, że standard działania policji w związku z tym jest
podobne, a tam ta wrażliwość była jeszcze większa, bo wystarczyło, że plakat był nie taki. Nawet jeżeli grzecznie stali, nie krzyczeli, prawda? Natomiast jestem w sensie wyobrazić, gdyby tutaj ktoś stanął z megafonem, my prowadzimy rozmowę i zaczął krzyczeć, to obawiam się, że pani redaktor byłaby tym mocno skonsternowana i prosiłaby, żeby ktoś zareagował, bo uniemożliwia się pani przeprowadzenie w studiu i prosiłaby pani, proszę przejść gdzieś indziej, nie przeszkadzać nam, bo mam teraz wywiad i chciałabym możliwość w sposób kulturalny i spokojny ten wywiad przeprowadzić. W sposób porozmawiać. Tak jest. A pani krzycząc, albo pan przez megafon uniemożliwia mi to. Byłby tu policjant, proszę coś zrobić, panie policjant, żebym mogła porozmawiać. Ja przecież nie bronię tej pani czy panu, że poszedł na drugi koniec rynku i tam sobie spokojnie z tego megafonu korzystał. Panie ministrze, czyli zachowanie policji było według pana okej. Ja pani odpowiadam, że nie widziałem tego materiału, nie widziałem. Natomiast odwołuję się tylko do tego, do co widziałem. Do zakłócania. Tak? Uważam, że zakłócanie samo w sobie nie jest rzeczą dobrą. Nie powinni sobie ludzie wzajemnie zakłócać spotkań z wyborcami i tego rodzaju. Cudownie, że słyszę to z pana ust. Tak? Bo to trzeba wobec tego zdyscyplinować ministra Janusza Kowalskiego, wiceministra Jacka Ozdobę, słynnych z zakłócania konferencji prasowych Koalicji Obywatelskiej. Tam Jacek Ozdoba to przecież wręcz podobno, i nawet to widziałam na filmie, popchnął tego posła. Ja rozumiem zacietrzewienie w kampanii, ale aż tak, panie ministrze? Ja odpowiem na to w ten sposób. Widzi pani. Tutaj nikt wam nie zakłócał. Czy pani widziała, że ja kiedyś komuś zakłócałem? Nie, prawda? Ale to proszę tych panów zdyscyplinować, jako ministra wziąć na dywanik muszę odpowiedzieć w ten sposób. Jeżeli, to nie jest mój styl komunikacji w polityce. Wiem. Natomiast jeżeli wcześniej tutaj faworyt Donalda Tuska, chyba startujący z tego miejsca, niejaki pan, Kołodziejczak, wpadł na tej samej zasadzie do ministerstwa, do pana Kowalskiego. Wcześniej na naszym kongresie gdzieś tam wysypał ziemię i pana ministra Jakiego nie chciał wypuścić z windy, no to proszę się nie dziwić, że młodzi ludzie czasami sięgają pod podobne metody, by pokazać, no widzisz, jaki to jest kolego nieprzyjemny, jak sam masz tego rodzaju problem. Więc nie stosuję, ja się przyłączę do takiego apelu. No, uważam, że to nie są metody, ktokolwiek by je stosował, które powinniśmy powielać i zrezygnujmy z tego rodzaju formy aktywności. Ale proszę zobaczyć, że to była pewna odpowiedź na formy agresywnych zachowań ze tamtej strony. Ale to nakręca spiralę. Nie, to może powodowało, że wręcz wyciszyło, bo koledzy z Platformy chyba po tych wydarzeniach przestali już tak ofensywnie przychodzić do te spotkania i zakłócać je w taki sposób. Czyli oni zaczęli. No, ja mówię pani o pewnej kolejności, proszę sprawdzić w Ministerstwie Rolnictwa. Jak się tego słucha, to jak chłopcy w piaskownicy. No, wie pani, to prawda, że tego rodzaju zachowania lepiej, żeby nie miały miejsca. Natomiast jeżeli ktoś natarczywie się zachowuje w sposób niegrzeczny, to czasami zdarza się tak, że trzeba odpowiedzieć mu językiem, który on rozumie, wie pani. I wyraźnie to zadziałało. Panowie Ozdoba i Kowalski zachowali się w stosunku do przedstawicieli Platformy, tak jak wcześniej oni zachowali się w stosunku do nich, naruszając kulturę ich spotkań, czy to w ministerstwie, czy to właśnie na kongresie, o którym pani wspomniałem, bo to jest fakt, niewątpliwie te wydarzenia miały miejsce wcześniej. Wolałbym, żeby takich zachowań nie było. No, ja ale czasami, wie pani, jest coś takiego jak prawo międzynarodowe retorsja, wie pani. Jak obserwujemy nawet grę mocarstw, Rosja wkroczy ich samoloty w jakąś przestrzeń, to zaraz amerykańskie samoloty czy natowskie lecą i sprowadzają ich do właściwego miejsca. Ależ porównanie. Ale porównanie. Ale retorsja niestety jest pewnym mechanizmem, który w ludzkiej naturze pojawia się i wolałbym, żeby było jego jak najmniej i wolałbym, żeby w ogóle nie było okazji do tej retorsji. Więc apel, chyba zgodzę się tu z panią i tu się może zgodzimy, do wszystkich. Nie róbmy takich rzeczy i wtedy nie też nie sięgajmy po retorsję. Nie róbmy nie sięgajmy szopek po retorsję też. Pierwszy taki szopek był niejaki Palikot, jak pani pamięta. I był on wiceprzewodniczącym nie Prawa i Sprawiedliwości, ale wie pani, jaka to była partia. I kto go hołubił i bronił do końca? Donald Tusk, prawda? Więc no, też pamiętajmy. Musiał paść ten Tusk. No ale czy ja skłamałem? Czy jest zakaz sądowy? Pani redaktor, czuję, że pani redaktor chciałaby wydać tutaj podobnie jak z pani Holland, żebym nie mógł mówić o Holandii i o Tusku nie, tak ja, samo. Ja absolutnie nie. Nie chcę wchodzić w buty sądu, a tym bardziej polityków. Absolutnie daleka jestem od tego. Panie ministrze, podsumujmy jeszcze sondaże ostatnie. Tak. Dobrze? No bo one z najnowszego sondażu przygotowanego dla Faktów TVN 24
Ale też i z innych sondaży. Wynika, że największym poparciem oczywiście nadal cieszy się Prawo i Sprawiedliwość, ale to Koalicja Obywatelska, Nowa Lewica i Trzecia Droga dysponowałyby większością w Sejmie. Czyli co? Marsz Miliona Serc zadziałał? Czemu? Pani redaktor, może Polacy chcą mieć, między innymi w Koninie, tysiące islamskich w wieku poborowym uchodźców. Straszy, może chcą. Tak. Nie straszę, ja mówię o faktach bezspornych. Może chcą, żeby likwidować mur na granicy, naprzód robić tam wyrwy, a później z czasem zlikwidować. Może chcą ograniczyć znowu polską armię i likwidować jednostki, co przecież było faktem bezspornym w czasie rządów PO-PSL. Panie dyrektorze, czy rząd PO-PSL zgodził się na to, żeby do Polski przybyli imigranci, których proponowała nam przesłać pani kanclerz Merkel? Zgodził się, decyzję podjęli. Ale skąd te sondaże? Czy rząd PO-PSL zgodził się na to, aby linię obrony Polski dopiero stawiać na linii Wisły, a nie na granicy, jak my to robimy, i likwidował jednostki wschodniej Polski wojskowe? Fakt bezsporny, czyli likwidował, ograniczał polski przemysł zbrojeniowy, ograniczał. My wszystko robimy inaczej. My bronimy Polski od granicy, rozbudujemy polskie wojsko, kupujemy najnowszy sprzęt i budujemy polski przemysł zbrojeniowy. Pan myśli, że... I też będziemy bronić Polski przed imigrantami, na to się na pewno nie zgodzimy. Tusk się już zgodził i co więcej, on jako szef Rady Europejskiej, z poręki pani Merkel tam się trafił, są jego wypowiedzi. Proszę zobaczyć, że powiedział, że do każdego kraju 100 tysięcy islamskich uchodźców. Ale panie ministrze, ta wasza polityka, ta nieugięta, mniej się ludziom podoba niż na przykład Marsz Miliona Serc. Ja wierzę, że ludzie nie ulegają, żeby pan powiedział, skąd ta zmiana. Wierzę, że Polacy są mądrzy, nie ulegają. Czyli odbijecie Nie ulegają chwilowym emocjom. A co do wiarygodności sondaży TVN-u. Ale to nie tylko TVN. Ale to jest, nadaje ton temu, proszę, też do doświadczenia się odwołam. W 2005 roku byłem szefem kampanii świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. I wówczas w drugiej turze, na tydzień przed wyborami, fakt ogłosiły, że Donald Tusk wygrywa wybory z 8% przewagą. A skończyło się dokładnie odwrotnie. I od tego czasu Donald Tusk zachorował na nienawiść wobec Prawa i Sprawiedliwości, który kiedyś chciał zawrzeć zresztą koalicję, jak pani pamięta. I rozpoczął totalną wojnę, bo nie mógł zjeść swojej porażki. Ta nienawiść jest jakby opustronna. Wojna polsko-polska. Mam nadzieję, że dobiegnie wreszcie końca. Żebyśmy się nie bali, tak jak teraz, wyjść na ulicę, że będą tutaj stać jacyś panowie, prawda, którzy niekoniecznie palą się do pracy, a chętni do tego, żeby kogoś okraść, pobić, żeby puścić rozbójczy, gwałcić kobietę. Szwecja, najbezpieczniejsze państwo jeszcze kilkanaście lat temu w Europie. Dzisiaj premier wzywa wojsko na ulicę, bo sobie nie radzą, tyle przy każdego dnia przestępstwa, szczelaniny i wybuchy. Pani redaktor, to nie Syria, tak jak w Syrii, to nie Meksyk, to Szwecja. Najbezpieczniejsze niedawno państwo i dlatego nie możemy na to dopuścić, tylko Zjednoczona Prawica. Może ma wady, ale jest dużo lepsza dla Polski. Panie ministrze, ja jeszcze tylko jedno słowo panu powiem, tak po kobiecemu. Powiem panu tak, sprawa uchodźców narasta, nabrzmiewa. Jest to coraz większy problem. Tych ludzi będzie coraz więcej. Oby nie w Polsce. Będą uciekać, tak? Będą uciekać z krajów ogarniętych wojną, tam z krajów, gdzie jest głód. Będą uciekać ci ludzie. I dopóki wszystkie państwa, wszystkie nie usiądą poważnie do rozmowy, co zrobić z tym problemem, jak pomóc tym, którzy wymagają pomocy, jak nie wpuścić na swój teren tych, którzy mają coś złego na myśli, którzy będą zagrożeniem dla nas, to ja mam wrażenie, że my będziemy stać w rozkroku, bo z jednej strony mnie bardzo żal tych ludzi, którzy muszą uciekać. Bardzo chętnie bym im pomogła, gdybym wiedziała, jak to zrobić skutecznie i dobrze. Ale oczywiście, że boję się też zagrożenia, więc stoimy w rozkroku, ja przynajmniej.
To bo podzieliłam się pana, tak, jest kobietą refleksją. Bardzo szanuję i rozumiem. Ale odpowiem pani, rolą polityków jest myśleć na zimno. I widzi pani, kiedy się zaczęły te problemy z uchodźcami. Bieda na Afryce była zawsze od wielka, nawet głód, prawda? Ale nie było tych problemów z uchodźcami. Kiedy on się pojawił? Kiedy Unia Europejska i w ogóle kraje Europy Zachodniej postanowiły poprzeć tak zwaną arabską wiosnę, czyli rewolucję przeciwko Kaddafiemu i innym tam lokalnym tyranom, którzy trzymali jednak pewien porządek i stabilizację w tych państwach. Pomogli, obalili i teraz co tam się stało? Setki tysięcy ludzi zginęło. Państwa są zbankrutowane, upadłe, te państwa nie działają i bariera, która chroniła Europę przed napływem tych ludzi, upadła. Ale poprzez głupią politykę, naiwną, właśnie ideologiczną tych unijnych, prawda, pięknoduchów, lekkoduchów, którzy mówili takie rzeczy. I dzisiaj wszyscy mamy problem. A Niemcy w swojej cynizmie, jakby pani premier Meloni z Włoch niedawno powiedziała, tu mówią, że nie chcą zamykać granicy, a jednocześnie finansują statki, które przewożą tych ludzi do Włoch. Panie ministrze, tak, ale ja bym chciała, żebyśmy zrobili reset. Co było, to było. Dziś mamy realny problem. Jedyny reset to jest to, co mówi Polska. Blokada Polski i blokada Europy. A oni tego nie chcą. Możemy. Jeżeli oni nie chcą, jeżeli oni chcą ich zapraszać, to my musimy zablokować. Ja czuję, że mogłabym z panem przynajmniej ze 3 godziny dyskutować. I bardzo mi miło dyskutować. Jest niezwykle. Panie ministrze, ogromnie panu dziękuję, a mam prośbę. Czy mógłby pan zachęcić ludzi do udziału w wyborach, a szczególnie mocno kobiety, żeby poszły głosować, żeby nie siedziały w domach? Drogie panie, niezależnie na jakie partie chciałybyście oddać głos, zadajcie sobie pytanie, co będzie to oznaczało dla was, dla waszych rodzin, dla waszych dzieci. Czy będą to tylko słowa pięknoduchów, czy to będą konkretne działania, które pozwolą wam lepiej, łatwiej żyć. Czy będziecie czuć się bezpiecznie w Polsce rządzonych przez określonych ludzi, określone partie, czy przeciwnie, pojawią się problemy czy przybysze, którzy mogą spowodować, że będzie mniej bezpiecznie. Dlatego warto brać sprawy w swoje ręce, warto iść na wybory, warto wybierać i później czuć się odpowiedzialny za to, co się dzieje w ojczyźnie. I warto też pójść na referendum. Dlaczego? Aha. Dlatego, że referendum, jeżeli 50% z nas pójdzie, to będzie wiążące dla każdego rządu. Jakikolwiek by nie był. Wykorzystać Więc warto okazję. Też na to referendum pójść i powiedzieć, nie zgadzam się na to, żeby do Polski przyjmować uchodźców z krajów bogatych Unii Europejskiej na przykład. To będzie wiążące dla wszystkich. A ja powiem tak, nie będę się wypowiadać na temat referendum, ale powiem, idźmy na wybory, panie ministrze, bo cicho już byłyśmy. To prawda. Pozdrawiam panią serdecznie.